Jeśli nie macie pomysłu na spędzenie niedzieli, to chcemy zaprosić Was do będzińskich podziemi znajdujących się pod wzgórzem Zamkowym. Będzińskie podziemia to podziemna trasa turystyczna o długości około 400 metrów, poprowadzona w starym poniemieckim schronie przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej. Trasa została otwarta 13 grudnia 2013 roku i prowadzi korytarzami tegoż schronu, wybudowanego w latach 1943-1944 dla ochrony niemieckiej ludności miasta. W obiekcie panuje temperatura mniej więcej w granicach 10 stopni, więc ubierzcie się ciepło, bo zwiedzanie trwa ponad 30 minut.